Dzień dobry, kochanie. Monia, Kosmiczne monologi. I Lady, moja druga kocia córunia. Mój skarbek najpiękniejszy, mamusia, kocha. No, moje serce. A dla ciebie skarbie to będzie wiadomość. No teraz. Zawsze, jak Lady przy mnie jest, to oznacza dwie rzeczy że jestem bardzo chroniona i kochana i to dla Ciebie oznacza to samo, jak również duże rzeczy zrobiłaś, duże rzeczy przedsięwzięłaś i Ci się udało z sukcesem. Zobaczmy skarbie. Kiedy trafisz na to czytanie, wtedy jest Twoje. Kochani, jesteś absolutną siłą. <laughs> Lejdunia. Lejdunia, a to może się tak pokażesz, nie tylko tak będziesz przechodzić. Lady jest piękna, jest taką pasiastą, szarą królewną. Jak była mała, była najbrzydsza ze wszystkich, była ich czwórka. Były trzy kocury i one były takie ładne, puchate, takie do przodu, takie zabawne i się tak podlizywały. A Lejdusia zawsze tak w kącie, taka brzydka i nazywaliśmy ją dałniątko. <laughs> I wiesz, jak patrzę teraz na tą kartę, to dla mnie tym lwem jest właśnie ona. Lejdunia w duchowym, w duchowym świecie jest dla mnie właśnie takim lwem. I, I Twoje zwierzątko, które Ty masz, jest w duchowym świecie dla Ciebie absolutnym, potężnym stworzeniem. I ty, też jest, I ty też jesteś potężnym stworzeniem. I z tego miejsca chcę Ci powiedzieć, że Jesteś bardzo silna. Jesteś bardzo silny. I że te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły w Twoim życiu, wydarzyły się po to, żebyś stała się najlepszą wersją siebie, po to, żebyś stał się najlepszą wersją siebie. I czasami jest tak, że jest tyle ciężkich, trudnych zdarzeń, gdzie po prostu koziokujemy, robimy fikołki, stajemy na rękach i, i to jest cały czas praktycznie. I w, w pewnym momencie przyzwyczajamy się do tego ciśnienia. I stajemy się gdzieś tam zadowoleni z tego, że dajemy sobie z tego radę, że dajemy sobie tak, że dajemy sobie radę w tym. A później przychodzi taki moment, kiedy kiedy ja odpocznę? Kiedy ja odpocznę? No to ja Ci już teraz mówię, że teraz. Teraz odpoczniesz w skarbie. Wszystko, co się działo, w Ostatnim czasie to był wielki, wielki przełom. Zrobiłaś wielkie rzeczy, zrobiłeś wielkie rzeczy jako człowiek, jako dusza, jako Bóg na tej Ziemi, na tej planecie. I, i Matka Ziemia nigdy, przenigdy ci nie zapomni tego, kim jesteś i co dla nas zrobiłeś. I Lejdusia, co? Czas tutaj do nas przychodzi. Wiesz, czemu ja tak przeżywam Lejdusię? Bo Lejdusia zawsze była taka, że ona nie, nie rusz, nie dotykaj, zawsze uciekała. Ale jak przychodziło co do czego i naprawdę potrzebowałam wsparcia, to to tylko ona była. <grywia> Wiesz, ja to mówię o swoim zwierzęciu i gdzieś tam mówię jego, jego konkretne imię. Natomiast czuję taką energię, że twoje zwierzę bardzo, bardzo, bardzo cię kocha tą taką zwierzęcą miłością. I wasza miłość rozciąga się na ten duchowy świat, a jeśli ty nie masz jeszcze, jeszcze zwierzęcia, to ty, to gdy, 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 już ono zamieszka w twoim życiu, będziecie się bardzo, bardzo kochać, a jak już miałaś, miałeś się zwierzę i na razie masz takie, że musisz na razie przeboleć tą stratę, to twoje zwierzątko, które było przy tobie, chcę ci powiedzieć, że cały czas przy tobie jest, bo wasze dusze są blisko i, i się kochają. I się kochają. <laughs> Kochanie, przychodzi nowa inspiracja, przychodzą nowe pomysły. Będziesz łapać się na tym, że masz zupełnie nową wizję na temat siebie, że widzisz zupełnie nową wersję siebie w swoim tym oku wyobraźni, tak zwanym. I będziesz patrzeć na siebie z zupełnie innych stron, i to, to, jest dla ciebie, to jest dla ciebie zabawa. To jest dla ciebie zabawa, skarbie. Tu ci muszę powiedzieć, nadmienić, przypomnieć, potwierdzić. Wszystko rozgrywa się dla ciebie bardzo, bardzo sprawiedliwie, i jak zaczynałam mówić to zdanie, to piękny ptaszek przeleciał. Takim łukiem bardzo prostym, bardzo pewnym. To jest szybkie cięcie, szybki strzał. Natomiast wszystko, 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 co się dzieje w Twoim życiu, dzieje się z wielką, oddaną sprawiedliwością dla Ciebie, dla tego, co przeżyłaś. I, i ten smutek, i ból, czasami, który możesz czuć w sercu, to jest. To się uwalnia po prostu. To nie jest tak, że ty to czujesz, dlatego że powinniście być razem albo powinnaś wrócić do tamtego życia. Tamtego życia już nie ma, natomiast dobrze jest, kiedy ty czujesz tą melancholię i smutek sobie czasami raz na jakiś czas, ponieważ to oznacza, że. To się z ciebie uwalnia, i widzisz, ty uwalniasz się z siebie starej i wychodzi zupełnie nowa, a tak naprawdę to przez ciebie przemawia czysty Bóg. I właśnie. Jak mówiłam to zdanie, to tak pikował gołąb. Jeszcze by to tak rozświetliło. Gołębie dla mnie to są takie leniwe ptakolce mało się ruszają i też nie widziałam ich w, jakiej, w jakiejś mega akcji. A ten to tak... Ten zapierdzielał jak taki orzeł. To tak. Ty jesteś taki orzeł. Wszyscy myśleli, że jesteś gołąb. A ty jesteś orzeł. O ja cię nie mogę. Skarbie pełnia... Pełnia, pełnia emocji w tobie, takich i takich, całe spektrum. To jest dobre, to jest dobre wszystko, co ty czujesz, ponieważ twoje ciało emocjonalne nie jest stworzone do tego, żeby czuć tylko pozytywne albo tylko. Negatywne emocje. Ty jesteś człowiekiem i my jesteśmy spektrum. My jesteśmy czern i bieli, jesteśmy dobro i zło, jesteśmy miłość i nienawiść, jesteśmy. Wszystkie emocje, od tych najwspanialszych do tych najgorszych. To jest nasza ludzka percepcja, to jest nasza ludzka zabawa, na którą my zgodziliśmy się, zapisaliśmy się z wielką, wielką ekscytacją. I tu jest, wiesz, to jest taka informacja też do ciebie, Skarbie. Nigdy, nigdy, przenigdy nie jesteś sama. Jest mnóstwo, mnóstwo stworzeń wokół ciebie duchowych. One miały swoje ludzkie, cielesne życia tutaj, na Ziemi. Może one gdzieś się tam toczą, jako inni ludzie, natomiast ta esencja, ta energia jest przy Tobie i oni Cię kochają i wspierają. I Ty możesz to widzieć w każdej sferze swojego życia i, i, i wśród ludzi, i w naturze, i, i w... we wszystkim. <tryk> <tryk> Kochanie, Ty jesteś absolutną... No, no Całuję ogonek mojej córeczki. Ostatnio, słuchajcie, mam kryzys, bo mam trzy te koty. Właśnie muszę wam powiedzieć, czemu ja z takim, wiesz, pietyzmem teraz do niej się tulę. Mam trzy. Pierwsza jest Shilusia. Ona była pierwszym zwierzęciem, pierwszym moim dzieckiem. To było pierwsze stworzenie, przy którym zaczęłam na siebie mówić mamusia, mama. I na swojego byłego męża tata. Piękna, szara, dumna kocica. I ona nawet roku nie miała już popuściła szpary. <laughs> popuściła szpary i miała czwórkę dzieci. Nie zdążyła jej wysterylizować i tak naprawdę dobrze się stało. Czwórkę pięknych dzieci. Trzy kocury i dziewczynka. Dwa kocury to jak bliźniaki w ogóle były. Takie szalone, nierozłączne i wzięła je rodzina razem ze sobą jeden był taki puchaty taki dumny, on to był w ogóle zwariowany dziki, wiecznie obsrany <grywia> miał taką długą sierść i te bobki się tak czepiały przy przy tym, przy dupci wiecznie musiałam go czyścić nazwałam go Puszek kupa po angielsku to jest pup <grywia> i wyszedł Puszek z tego, bo był puchaty i takie imię zostało też. No i ostatnie, najbrzydsze, najbardziej w kącie, najbardziej uciekające, to była ta moja Lejdusia. I ona miała w ogóle pierwszej ja się. Chciałam jej aż wstyd się przyznać: chciałam się jej pozbyć. Mówię, niech ona idzie, bo ja po prostu nie mam łączności z tym kotem. A ona jest najszybsza, najzwinniejsza i najodważniejsza. No i trzeciego, i, i poszły te trzy kocury została Lejdusia. Już się nie złości jak za dużo gadam sobie przewiniecie i trzeciego wzięłam od rodziny Czarlusia, całego czarnego kocura mój pierwszy kocur cudowny wybór, kocury są wspaniałe tu laśne, uwielbiają być blisko są takie, że sztrują dupę ja to lubię, ja to lubię bo przy... kociczki są takie, że one bardziej same sobie prawda, no i teraz moje wszystkie trzy koty <grych> wojna Wojna. Najstarsza to się w ogóle wyprowadziła. Traktuje domek, hotel. jak idę tam y, poza ogrody, zanim wołam: shilla, shilla", to przyjdzie. Zje, wysra się i pójdzie dalej. Ta młodsza przychodzi, lejdusia, ale to muszę ją wpuszczać przez górne okno. Karmię ją w ogóle w sypialni, tam gdzie z małym śpie. A Charlie, Charlie sobie mieszka. I ja widzę, że Charlie im przeszkadza. Natomiast, no, co mam zrobić? Pierwsze miesiące, jak mieszkał, jak był mały, to im nie przeszkadzał. Mieszkali sobie, wszystko było dobrze. A teraz nagle przyszło lato, może tak wiesz, poczuły taki, taką pewność o, ciepło jest, to pójdę sobie mieszkać gdzie indziej. Ach, mama tęskni. <laughs> mama tęskni. Kochanie, a propos tego mojego gadania, proszę. Proszę Cię i dziękuję Ci za to. Wszystkie Twoje pytania, wszystkie jakieś Twoje zagadki życiowe, co Cię interesuje, napisz mi w komentarzu, bo będę robić podcasty, będę robić pogadanki na ten temat. I będzie fajnie, będziemy sobie więcej tak prywatnie dziamdziolić. <laughs> A wracając do kart, i przepraszając wszystkich urażonych, że tutaj nie siedzę i nie stukam <laughs> tylko kart. <laughs> Dostawałam czasami takie komentarze: Za dużo, za dużo gadasz, za dużo gadasz. Przewiń sobie skarbie to jest internet, to jest YouTube. <grywy> Natomiast już po takim długim czasie, który razem spędziłam z niektórymi, naprawdę są tu wspaniałe osoby. Wszyscy jesteście wspaniali, a są też tacy, co mnie znają od samego początku, jak tylko weszłam na platformę. No. To jest taka przyjaźń między nami. Taka rodzinność. I tak naprawdę między, między każdym z nas. Gdzieś tam jest takie połączenie. To jest piękne w kosmicznych monologach. Piękne jest również to, że jesteś inspiracją dla nas wszystkich. I to jest wspaniałe. I my chcemy słyszeć o takich ludziach. I napisz swoją historię w komentarzu: napisz, napisz, po prostu napisz. Ja będę to czytać na tych podcastach. Wiesz, będę czytać każdy. Każdy Twój komentarz, każda Wasza historia, każde Wasze pytanie zostanie przeczytane i zostanie oddany szacunek, bo naprawdę piękne, piękne, piękne rzeczy do mnie piszecie. I to jest aż po prostu marnotrawstwo, żeby to nie wyszło na jaw, żeby się tym nie pomnożyć. Ale tutaj, kochanie, są jakieś Twoje takie czarne myśli. Widzisz, to jest tak, ty sobie smacznie śpisz, wszystko jest ładnie, i nagle przychodzi na ciebie coś czarnego i zaczynasz ty się martwić. To jest taka, wiesz, co? Nagle, nagle zeszła na mnie taka zawiła historia, wiesz? Ty jesteś ogromnym takim, póki co. Indywidualistą, samotnikiem, pustelnikiem, póki co jesteś takim pustelnikiem. I tak naprawdę rzeczy, których Ty przeżywasz, takich problemów, wzlotów i upadków, które Ty przeżywasz, nie ma ich. Nie ma ich po prostu. Nie masz się do kogo porównać, nie masz kogo zapytać, nie masz, nie masz z kim porozmawiać o tym, co ci się przydarza, nawet jak powiesz o tym głośno, to nie za bardzo zostanie to spotkane. O, moja kocia dupcia. Nie za bardzo zostanie to spotkane ze zrozumieniem. Więc ja ci chciałam powiedzieć tak. Ty Ogromne ciśnienie i ciężar bierzesz na siebie właśnie dlatego, że Ty jesteś w świecie, w którym mało kto postawił stopę. To jest raz. A dwa, że Ty masz zawsze wybór przejmować się tymi rzeczami albo się nimi nie przejmować, bo wiesz, dzisiaj miałam taką piękną rozmowę w miejscu pracy. To nie jest jakieś nie wiadomo jakie miejsce pracy, to jest miejsce zarobkowe <laughs> pracy ciężkiej, fizycznej. Ręce mam pozdzierane, potem słyszę, a pani to powinna zadbać o dłonie, no z wielką chęcią. I wiesz, dzisiaj tak rozmawiałam z takim jednym panem, chłopakiem. Ja tam na wszystkich patrzę, chłopak, dziewczyna. I on tak do mnie powiedział: Wiesz, jest napisane, że. Bóg mówi do nas, żeby się nie przejmować. Nawet jak wszystko się wali, nawet jak wszyscy się przejmują, nawet jak wszędzie jest dramat i ciśnienie, to my, którzy mamy Boga w sercu i którzy żyjemy Bogiem, energią, nie postacią, nie osobą, energią, która płynie w nas wszystkich, możemy być absolutnie spokojni, nawet w czasach, kiedy pozornie tego spokoju nie ma i to była piękna rozmowa i podaliśmy sobie dłonie i, i poszłam taka zadowolona z życia że że jeszcze w ludziach jest dusza <laughs> tych których spotykam bo to że w ludziach jest Bóg i dusza to wiem, bo widzę co piszecie w komentarzach i, i widzę czy jesteście kochanie, kolejna rzecz kolejna rzecz do Ciebie jest taka, że przechodzisz Kolejną transformację. To jest taka transformacja w transformacji. Prze, przechodziłaś, przechodziłeś wielką transformację. Zrzucanie skóry, w ogóle zrzucanie osobowości, zrzucanie wszystkiego. Tak naprawdę już dawno, dawno nie jesteś tą samą osobą. Jakbyś patrzyła, patrzył na zdjęcia jeszcze sprzed roku, sprzed kilku miesięcy, sprzed kilku tygodni, to Ty jesteś w ogóle zupełnie inną osobą. A teraz przechodzisz jeszcze inną transformację. To jest taka transformacja w transformacji. To wszystko, to wszystko idzie tak, jak ma iść. Także nie panikuj, nie dramatizuj, nie przejmuj się. A emocji w tobie jest mnóstwo, ponieważ ty jesteś jednym wielkim emocjonalnym ciałem, i to jest piękne i tak ma być. Natomiast nie dawaj się gdzieś tam spętać w to, że skoro czujesz te emocje, to scenariusz wymyślony w Twojej głowie jest prawdziwy. Ty czujesz te emocje, bo jesteś. Emocjonalnym stworzeniem. Ty posiadasz emocje i te emo emocje służą ci do tworzenia. Idzie mój syn, żeby mu bajkę zmienić. <grym> I na zakończenie chcę ci powiedzieć, że możesz być absolutnie spokojna. Możesz być absolutnie spokojny, masz zielone światło do tego, żeby się zrelaksować, żeby odpocząć. I właśnie dzisiaj też o tym rozmawialiśmy, że. Yy, jak wszystko się wali i w ogóle wszyscy panikują, możesz usiąść i odpocząć. Bóg macie w swojej opiece. I dokładnie tak skarby jest. Bóg ma cię w swojej opiece i mnie też. I kocham cię i wszystkiego dobrego. Pa! Mua.